witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie równanie drogi, ale zaczynamy od drogi u klienta. Tą drogę naszą osiedlową to dzisiaj będziemy równać. Jak przyjadę, będę miał rozgrzaną koparkę, to wtedy będę mógł praktycznie to porównać. Idziemy zrobić osiedlową drogę z kruszywa. Normalnego kruszywa, będzie cukrowa droga. Jak wrócę, to zrobimy tutaj poprawkę tej naszej drogi osiedlowej. Patrzcie, jakie jeziora. Woda z górki spływa, wypływają takie jeziora i droga się skończyła, mówiąc kolokwialnie. Nawet koparka się po tej drodze źle jedzie. Na wlocie nie jest lepiej. Jeden z sąsiadów chciał dobrze przywieźć szlaki. Droga się rozleciała po mojej lewej. Totalnie. Przerzucę was na timelapse, lecimy na miejsce. Tam może coś nakręcimy, może nie. Ale tutaj z drogi na pewno zrobię relację. Tematem dzisiejszego odcinka będzie szlichta powierzchni drogi szutrowej, tak? Czyli mamy zrobioną podbudowę z takiego glińca grubego i robimy wierzchnią warstwę tak, żeby tymi oponami nie ciąć sobie opon nie ciąć na tych kamieniach grubych, tak? Ja muszę to porozciągać w przód i w tył, bo tu już wywrotką troszeczkę to porozciągali, ale żeby tego było cienko. To sobie krokodylem to porozciągam, tak żeby było trochę widać, jak to mówią na drodze, jak najcieniej, tak? I przysypiemy. Przysypiemy te dołki. Jeżeli chodzi o takie rozciąganie, no to wiadomo, zabieramy krokodylem, cienką warstwę rozciągamy i tyle tu więcej filozofii nie ma. Przerzucę was na timelapse. Możecie chwilę ze mną pojeździć. Klasycznie po prostu zaciągamy z zewnątrz do środka, żeby zabieramy z jednej strony, ciągniemy sobie środkiem.
rozepnie na prawo i lewo. Te dołki, bo dołki są już zajeżdżone od kół. I trochę się to wyrówna i to tyle, tak? Thank you.